Witam wszystkich serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do gry Shadows of Kurgańsk, w którą aktualnie możemy zagrać w ramach wczesnego dostępu. 9 października czeka nas oficjalna premiera, a póki co możemy wspierać twórców w tworzeniu swojego dzieła. Twórców, czyli Yadon Studio, które aktualnie na swym koncie ma jeszcze jeden tytuł, The Abandoned, wydany w marcu tego roku na platformy mobilne i po moim rozeznaniu w temacie okazuje się, że to prawdopodobnie jest to samo co Shadows of Kurgańsk. No, tyle, że silnik Unity pozwala nam skompilować twory zarówno na wersję czy systemy mobilne, jak i na peceta. No, tu trochę poprawili tamten tytuł, no i wydali wersję pecetową. Znaczy, jeszcze nie wydali, bo mamy wczesny dostęp. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Oczywiście w wersji na peceta weszło kilka usprawnień, kilka rzeczy zostało, jak chociażby brak skakania, tak, to dość dziwne. No dobra, ale czym jest sama gra? Mamy tu do czynienia z survival horrorem, gdzie zarówno survivalu jest bardzo dużo, ponad 100 przedmiotów do wykraftowania, bajery typu ogniska, musimy zadbać o to, żeby nie być głodnym, o nasz stan psychiczny, no i takie standardy, jakie można spotkać w grach survivalowych. Jest też tutaj sporo horroru, zarówno jeżeli chodzi o samą historię, jak i takie, powiedzmy, wstawki, jumpscary i tego typu rzeczy, które w horrorach potrafią się pojawić. Gra daje nam do dyspozycji trzy tryby. Historia, gdzie, no, tutorial można pominąć, ale mamy dwie przygody. Z tego, co twórcy mówią, mogą one nam zająć około 10 godzin, tyle powinny zająć, w których pojawiają się questy, powiedzmy, czy też zadania główne i zadania poboczne. W ramach pobocznych możemy dostać dodatkowe bonusy, na przykład plany do stworzenia jakichś rzeczy, więc czy też punkty, które możemy wykorzystać do ulepszenia naszej postaci, bo też coś takiego tutaj jest. No i chyba to jest taki najciekawszy tryb dla osób, które już mają, no, trochę po uszy tych survival horrorów z zombiakami, czy powiedzmy z potworami, bo to tak też tu wygląda, tego jeszcze nie powiedziałem. Co ciekawe, jeżeli tu zginiemy, no to zaczynamy naszą przygodę od ostatniego questu. W sumie zastanawiam się, jakby to wyglądało w momencie, gdybyśmy zginęli z minutę po wykonaniu ostatniego questu, no ale zobaczymy, może będzie okazja się dowiedzieć. Mamy tryb survival, czyli taki, powiedzmy, standard, przeżyć jak najwięcej dni w tym brutalnym świecie. No tu również, jak zginiemy, co prawda tracimy postęp i zaczynamy zabawę od nowa, ale w ramach nagrody, powiedzmy, za poprzednie przeżyte dni dostajemy punkty, które możemy wykorzystać na swego rodzaju perki. Najtrudniejszy tryb wydaje się Adventure, gdzie jeżeli zginiemy, no to zaczynamy po prostu od nowa, a mamy do wykonania różne questy, które są wybierane losowo, z tego co się orientuję. Dobra, przejdźmy do historii. W ramach naszej tu przygody rozpoczniemy przynajmniej 1-2 dni tu z pierwszej historii dostępnej, a czy zrobimy z tej gry serię? Zobaczymy, to wszystko się jeszcze okaże. Nie ma problemu, ale udaliśmy się zniszczyć. To nie może być wyjaśnione. Byliśmy tam 1000 razy, ale tym razem wszystko było inne. Co się dzieje tam? No members of our group were nearby. No i tak jak widzieliśmy, z powodu jakichś dziwnych wydarzeń pojawiliśmy się w tym tajemniczym miejscu. Gdzie chyba trzeba, tak, stawić krok do przodu już, to jest dość przerażające, ale okej. Okay. Sprawdźmy ciało. Co tu jest, tak? Trup? No, lepiej będzie się temu przyjrzeć. Zobaczymy w takim razie, tak, to w ten sposób gra nas prowadzi. Dziwne, tak? To mamy tu do czynienia z jakąś osobą, a być może nie, ale znaleźliśmy klucz. Jest ciężki i możemy użyć go jako broń, jeżeli byśmy napotkali przyjaciół tego czegoś, tego kogoś. No właśnie, nie wiem, czy to po prostu tłumaczyć, czy sobie będziemy iść do przodu, albo tak pokrótce jakoś postara się przedstawić historię. No właśnie, może jest to więcej normalnych osób, no i musimy obrać kierunek na wieżę radiową. Gdzieś tam powinien być, czy też nadajnik, tak to można tłumaczyć, ale nim pójdziemy w kierunku nadajnika, no to jeszcze sobie zwiedzimy okolice, zobaczyć jak to wygląda. No jak na dobry survival przystało, no to muszą być patyki do zbierania, muszą być rzeczy, a właśnie, do przechowywania. Mamy oczywiście ograniczone zasoby, jeżeli chodzi o naszą torbę, czy nasze plecak. 25 czegoś, prawdopodobnie kilogramów możemy unieść. Tak, te przedmioty, co tutaj używamy, tak jak ten klucz, no może się zepsuć, ale nie ma co się obawiać, bo
Raczej żadnych śrub do przykręcania nie ma, żeby się przydał nam do czegoś innego niż tutaj rozwalanie okolicy. No i lecimy prosto do przodu. Trochę tego zbierzemy, bo może nam się przydać niebawem. Choć chyba jak to zazwyczaj w tych grach bywa, najważniejsze by było jedzenie, żeby się w nie zaopatrzyć. Jakoś tak było. No dobra, patykiem to tu chyba wiele nie zdziałamy, chociaż no dobra. To się nazywa taka incepcja. Zabrać kij z drzewa i później nim bić, żeby tak ściąć kolejne. No ale to już zostaliśmy przyzwyczajeni do takich sytuacji w tych grach, także gdzieś tam takim teoretycznie przedmiotem, którym nie powinniśmy mieć możliwości zniszczenia czegoś, no udało nam się coś rozwalić. Ja nie wiem, czy to było opłacalne, co my zrobiliśmy, bo w gruncie rzeczy chyba kilka tych patyków poszło, żeby się dobrać tutaj do tego drzewa, no ale cóż, dobra, mamy sticka. Zobaczmy, tutaj mamy też menu, gdzie możemy coś stworzyć. No i fajnie by było stworzyć siekierę albo chociażby tu, no, kilof. O, właśnie, tak miałem na końcu języka. Dobra, obojętnie co byśmy nie robili, to przyda nam się lina. Produkując każdą rzecz, zabiera nam to trochę czasu. Więc warto mieć też to na uwadze, żeby nie brać się za kraftowanie niczego, gdy w pobliżu jest wróg. A ten wróg potrafi się pojawić, no, czasem znienacka, chociaż gra stara nas się o tym poinformować. Dobra, przydałoby nam się trochę kamienia, tam widzę jakieś patyki. A tu mamy plażę. No i tak jak widać, graficznie, no, nie jest to na pewno Wiedźmin, ale też nie wygląda to tak, żeby jakoś, nie wiem, miało to przeszkadzać, tak, kłuć w oczy, czy jakoś wyglądać w ten sposób, żeby nie dało się tu dobrze bawić. Jeżeli ktoś lubi survival horrory, to myślę, że będzie zadowolony z takiego rozwiązania, jakie tu nam twórcy zaproponowali. Okej. No i dobierzmy się jeszcze do tych kamieni. To też nam się przyda w niedalekiej przyszłości. Dużo lepiej czuję się z tym kilofem w rękach, więc myślę, że będzie tu całkiem ciekawie. Z tego, co zdążyłem się dowiedzieć od twórców, to na swej drodze, przynajmniej w ramach historii, ale chyba też i tych pozostałych przygód, możemy napotkać czasem i normalnych ludzi, no, którzy w zależności od tego, tak jak się z nimi dogadamy, mogą być w stosunku do nas przyjaźnie nastawieni, mogą być też i wrogo, więc no, trzeba uważać w tych kontaktach, no po prostu trzeba z nimi umiejętnie rozmawiać, tak? To kontakty międzyludzkie, zadbać o to. O, na krzaki, nie wiem czy to, a to chyba nam potrzebne, o, widzę korzenie możemy chyba zjeść, a tak wspomniałem wcześniej z tym jedzeniem, no to jest podstawowy problem do rozwiązania, chociaż tutaj też tych możliwości kulinarnych jest naprawdę sporo, co prawda raczej w normalnym życiu z nich nie skorzystamy, albo mam nadzieję, tak, że nie będzie nigdy takiej sytuacji, w której rzeczywiście ta jakaś wiedza zaczerpnięta z survival horrorów okazałaby się dość przydatna, no chociaż taki kilof skonstruować, no. Dobra, myślę, że tyle tych bajerów możemy mieć. Przy okazji, jak tu sobie chodzimy spokojnie, stworzymy jeszcze jedną linę. Bodajże skory, tak? To dość szalony pomysł, no ale może. Tutaj jeden zarzut też w stosunku do tego, co twórcy wymyślili, że czasem bywa tak, że tworząc jakiś przedmiot, okazuje się tak, teraz 18,5, no nie wiem, czy tak będzie w przypadku siekiery, mamy dostępną. Czasem tworząc jakiś przedmiot, okazuje się, że zużywając różne rzeczy, ostatecznie w plecaku ta waga jest cięższa niż była przed stworzeniem czegoś, mimo że no, teoretycznie nie doszło nam nic nowego i nie powinna wzrastać ta waga, czy ten ciężar, no ale to takie, powiedzmy, małe niedoróbki, tak to by można było nazwać. Okej, ostatni kamień, może ostatni, bo później będziemy przeciążeni. Oho. Widzę, że w czasie tutaj bicia też od czasu do czasu coś podnosimy, więc może i dobrze. No i czas wyjścia na sporą przestrzeń. Może tylko jak tu pójdziemy, o właśnie, małe spojrzenie w nasz ekwipunek, tak to wygląda. Na początku dostaliśmy trochę ubrań. Z tego co się orientuję, jak jesteśmy w ekwipunku, to na szczęście czas jest zatrzymany. No i tutaj jak pojawią się nowe rzeczy, to są też odpowiednio oznaczone. Idziemy na tę dużą przestrzeń zobaczyć, co nas tu czeka. Oho, i mamy tu gości, znaczy my jesteśmy w sumie gośćmi na tym terenie. No i mamy rozwiązanie tak, walka, rzut kamieniem, daj kamienia, tak? A miałeś tu coś w sobie? No i tak wyglądają te zombiaki. No, czytałem trochę zarzutów, że te zielone oczy może niepotrzebne. Sam w sobie jestem zadowolony z tych zielonych oczu, bo przynajmniej widzimy te stwory z daleka, tak? No, można by było mieć problem, żeby je dostrzec. Okej.
No to do przodu, tu zajec biega. Zajec jest dość przydatny, o właśnie, żeby zabrać go ze sobą, bo ma dość pożywne mięsa, zarówno jeżeli chodzi o głód, jak i o nasz stan psychiczny. Dobra, ale to nie znaczy, że nie możemy sobie jabłek podnieść. No, szczurek, ratatuj, tak, podnosimy. Mam wrażenie, że gra jakoś tak tu utrudnia zabawę w stosunku do tutoriala, który gdzieś przeszedłem. Specjalnie go ominąłem z tej racji, że można by było wtedy odnieść wrażenie, że ta gra jest zbyt bardzo uproszczona. No ale wtedy też dostawaliśmy nieco więcej tego mięsa za te wszystkie bajery. Okej. Kogoś tu widziałem na bank. O właśnie, ten kaptur. Nie możemy im stroju zabrać. No ten rzut kamieniem jest taki dość... O, ptaka gdzieś tam? Myślałem, że... O, tak. Rzut kamieniem jest dość trudny, bo nie wiem dlaczego nasza postać rzuca nim dość wysoko przez większość czasu, ale czasem się uda tak to... zabraliśmy jednak czapkę, czasem uda się rzucić nieco niżej. No, sporo tych stworów, tu trzeba przyznać. Oj, tu chyba ubiliśmy coś. Tak, to był dopiero rzut gdzieś tam w kosmos i trafiło w ptaka. No, przyznam się, że do tego momentu ani razu ptaka nie udało mi się upolować, więc no, jest co świętować. Okej, a dużo tych kamieni w sumie trochę zabraliśmy tego, bo to najlepszy sposób do walki, przynajmniej na początku. Dobra, rzuć. No, nie zawsze te rzuty, o właśnie, nam wychodzą dobrze. Później dochodzą oczywiście inne bronie, inne możliwości, no ale też trzeba uważać, bo na przykład broń palna może ściągnąć na nas kolejne kłopoty, no i to nie do końca zawsze jest tak fajnie, jakby mogło być. Na drzwi możemy zapukać przy użyciu siekiery, tylko jeszcze sprawdzam, czy to na pewno jest bezpiecznie. Warto mieć na uwadze też upływający czas, ponieważ w nocy robi się niefajnie. Okej, coś tu mamy, możemy podnieść wszystko. No i może się okazać, że będzie naprawdę bardzo źle. Póki co spać nie możemy, dopóki nie wykonamy chyba kilku głównych questów z tego, co gdzieś się zdążyłem zorientować. No i odnaleźliśmy wieżę, tak. No i potwory są też tutaj. Nie wiem, czy coś tam widzimy, czy nie, ale zobaczymy. Okej, może uda nam się odpalić to radio i jakiś sygnał wysłać. No... Myślę, że to jest całkiem mądry pomysł, co tutaj się na tym dzieje. A nie, to są tylko ptaki, chyba do tej przyczepy mieliśmy podejść. Generator, a tutaj. Dobra. No, zamknięta buda. Ale może ktoś jest w środku. Halo, halo, tak? Who's there? A jednak jest. Get out of here. It isn't enough that you brought disease into my house. I won't let anyone in. No, czyli jak widać, bardzo gościnnie, no Sparks nie chce nas tutaj, mamy się wynosić. Thank you, my good man. You saved me from a cruel death. But, nonetheless, I won't let you in. And you know it. No dobra. Rozumiem. I've seen enough to know. It doesn't hurt to be careful. Yep, we can talk just fine. Through the door. Czyli tak, porozmawiaj z ręką, czy też porozmawiaj z drzwiami. Przez drzwi możemy rozmawiać, no jednak tu pan chce być bardzo ostrożny. Już widział niejedno. But I'd recommend that you didn't hang around here. It's not safe. You're better off staying in the house across the road. I know where the keys to it are hidden. No i tu słuszna uwaga, myślę, że niebezpiecznie jest stać na zewnątrz. No, on wie, tak wie, chyba wie, gdzie jest klucz schowany do chatki. Po przeciwnej stronie drogi, tylko musimy jeszcze drogę znaleźć. No i mamy znaleźć klucz. Okej. No właśnie, że dobrze by było się osiedlić gdzieś w domu. No i na pewno będzie w nim bezpieczniej. Bądźmy dobrej myśli. Gdzieś mamy mapę dostępną, czyli w tym kierunku musimy iść i poszukać. Aha. Klucza. Okej. Nie wiem, czy to jest... Oho. Trochę niebezpiecznie, bo ma kumpli. Ale na szczęście biegają póki co za kamieniami, więc słyszą tak nasz rzut. Tu jeszcze jeden. Idą w kierunku tego, jak to tam wyląduje. Najgorzej, że chyba skończyły nam się kamienie. A nie, część jeszcze przywaliliśmy, ale i tak no nie jest źle. Możemy korzystać z naszej siekiery. Mam... Ty oddawaj to. Dziad, o, myślałem, że nam najlepszy przedmiot jakiś tam ukrył pod sobą. Ale nie, na szczęście nie. No zbieramy, zbieramy, patrzę tak jednym kątem oka, tak jak to z przeciążeniem wyglądamy i chyba trzeba by było coś zjeść, co najgorsze. Tutaj właśnie, nie wszystkie drzwi uda nam się rozwalić, czasem potrzebne jest lockpick wytrych, o właśnie. W
W ten sposób. Dobra, o, daj kamienia, przyda nam się. I tu są drzwi, które chcemy otworzyć, ale potrzebujemy... O, a być może to jednak ten stary klucz, który mieliśmy w rękach, by nam się przydał. No to niedobrze. Mamy ten klucz jeszcze, czy go rozwaliłem? Chyba go rozwaliłem. To musimy poszukać czegoś w okolicy, tak, nim wejdziemy do środka. No dobra, to tu zapukamy, a nuż coś będzie tam. Gdzieś jednak chciałbym tę noc spędzić na spokojnie, tak, żeby nasza przygoda zbyt szybko się nie skończyła. Młotek, no to klucz raczej stary nie jest. Jeszcze zobaczmy, bo na tap możemy podejrzeć cele naszej misji. Okej, tu wygląda się bezpiecznie. Nie, gdzieś mamy znaleźć klucz. A, kompresor. O, gorzej jak ten klucz to był gdzieś z tamtej strony ukryty. No tak to jest, jak to człowiek po raz pierwszy do historii podchodzi. Tak to, a może coś tu jest, no mapa nas tu wysłała, a jest, no to dobrze. Już myślałem, że tam był ten kompresor, czy jak to się nazywa. Okej, klucz do naszego nowego domu. I notatka dla syna, mój drogi syno. No, widać, że tak, nie będziemy czekać, aż wrócisz i wynoszą się stąd. To jest przeklęte miejsce, przeklęte. Bez tabletek ludzie nie są w stanie przetrwać tu dnia. No i rezydenci czy mieszkańcy wybudowali barykady, zorganizowali patrole, ale raczej no, nie mają nadziei na to, że to się powiedzie, więc postanowili uciekać. No mam nadzieję, że wróci on, ten syn. No dobra, i zostawili mu klucz. No na szczęście też my możemy z niego skorzystać. No i teraz spróbujmy wejść do domu. Tak, z nadzieją, że będzie tam bezpiecznie. Otóż to. A to nie wyglądało tak naprawdę jak klucz, no ale jesteśmy w domu, czyli kolejna misja wykonana. No i właśnie, jest to miejsce, które się nadaje do zamieszkania, ale nim pójdziemy dalej, warto by było odwiedzić naszego kolegę, ale nim odwiedzimy naszego kolegę, warto by było zobaczyć, co się kryje tutaj w domu i to chętnie sobie pożyczę. Dobra, część rzeczy możemy wywalić, to już prawie zużyte, to nie ma co tego nosić przy sobie, czapkę też mamy. Patrzę, tych kamieni 9, trochę jest, kamieni kupa, tak, to no może nie będę tak to w całości mówił. Tu mamy wspomniane plany, ponieważ nie wszystkie rzeczy jesteśmy w stanie od razu wykonać. Czasem trzeba zebrać trochę tych planów, nim uda nam się coś więcej stworzyć, no ale mamy na przykład żelazo, które na pewno się nam niebawem przyda, trochę waży, więc wywalimy to, albo jedno weźmiemy ze sobą, żebym pamiętał, że coś takiego może być tutaj i patrzę, czy są jeszcze jakieś ciężkie rzeczy, ale chyba nie. No to tyle. Broń spluwa tę sprawę. Póki jeszcze może mamy w miarę tutaj spokój w okolicy, to rzeczywiście skoczymy do tego nowego kolegi. Coś tutaj leży. Tak to bardziej w sprzątanie świata się bawimy, aniżeli jakieś konkretniejsze tu zabawy. A na noc wrócimy sobie do domu zrobić coś jeszcze. Oh, it's you again. You don't give me any peace. Have you settled into a new place yet? Listen to me. Don't come around here in the daytime. It's not safe. Daytime? A to kiedy jest bezpiecznie? W nocy też chyba nie jest bezpiecznie. What are you saying? No, the dead might attack, of course. But in the daytime, the disease is stronger. A scientist explained it to me before he died. He took a gulp of water and died, poor fellow. Okej, czyli okazuje się, że w dzień działanie, no właśnie, bo to chyba to wszystko, całą chorobę wywołał jakiś wirus i w dzień działanie tego wirusa jest dużo gorsze i chyba potrzebujemy jakichś tabletek czy coś, żeby to jakoś przetrwać. He said there's a very dangerous virus here and that everyone needs to eat some kind of special pills. Yep. O właśnie, yep. No i pogadaliśmy z gościem, kolejne questy wykonane, a teraz mamy pójście. The soldiers gave these pills to everyone. Handfuls of them. I think you can even find them now if you look for them. They used to have a distribution point in the shop across the road. Take a look around there. Rummage through the shelves. I'm sure you'll find some. Okay. It's just that I can't seem to remember how to properly take these pills. I've got a bad memory. You'll be able to work it out yourself, won't you? Czyli mamy znów przejście na drugą stronę drogi i gdzieś poszukać punkt dystrybucji. Tam powinny być właśnie tabletki antyradiacyjne, taki antyrat. No i zobaczymy. I wtedy
sobie je użyjemy i mam nadzieję, że nasze życie tak nie będzie zagrożone, przynajmniej jeżeli chodzi o wirusa. No, nasz nowy kolega tutaj jest punkt dystrybucji, tak to wygląda. Nasz nowy kolega niestety nie wie, jak ile powinniśmy tych tabletek brać i w jaki sposób, no więc będziemy musieli znaleźć lekarza albo farmaceutę, który nam pomoże w tym temacie. Okej, czyli tak, apteczka, tabletki. No właśnie, albo tak skontaktuj się z lekarzem, albo przeczytaj tak to instrukcje, czy cokolwiek to medicine to. A jakoś to się zwie, tak? Rzadko człowiek tabletki je, więc nie pamięta. Okej, można brać co 12 godzin. A to jako tak ochronnie przed infekcją. Jeżeli pojawią się nam jakieś objawy infekcji, no to wtedy nie ma co czekać, a lepiej wziąć od razu tapsy. Okej, no wszystko zabraliśmy, co mogliśmy. No, skończyliśmy ten quest również i sobie wychodzimy. O! A! No, chcąc czy nie chcąc, poknę tabletkę. Stary facet, tak to, mógł również nas okłamać, no ale to nie jest miejsce na eksperymenty. Trochę nie rozumiem, tak? To puknąłem tabletkę w ramach eksperymentu, a to nie jest miejsce na eksperymenty. No właśnie, ale myślę, że trzeba było spróbować. No to idziemy. Oj, jesteśmy tu sami? Coś tak, jakbym słyszał kroki. Mam jakieś zadanie? A, mamy połknąć tabletkę. Nie podoba mi się to. Otóż to. Czyli tak wspomniałem wcześniej, nie jesteśmy tu sami. Koniec, tabletek już wie... Aha, niedobrze. Nie ma... O kurcze. Nie ma już tu w tym miejscu więcej tabletek. No dobra, jest dobra okazja, żeby przetestować broń, mam nadzieję. Dwóch za jednym strzałem. Aha. Oby jeden nam zginął, tak... Myślałem, że zabawimy się w snajpera, ale tu niestety tak dobrze nie ma. W sumie może źle zrobiłem. Właśnie, to jednego załatwimy normalnie, bo w gruncie rzeczy chyba trzeba oszczędzać. O, myślę, że trzeba oszczędzać. O, dobrze było zjeść, tak? I mamy w tej chwili chyba już noc, albo dzień nam się kończy. Trzeba oszczędzać to, co mamy, tak? Te zasoby amunicji, bo różnie z tym może być. To co? Jedna tabletka, tak? To use. Okej. No trochę tak, w rządku się przewróciło, ale no jest chyba okej. Nie są takie złe, miętowe. Dobra. I pogadajmy jeszcze z naszym kolegą, rozumiem. Pogadajmy z nowym kumplem, okej. Robi, noc nam się tu zbliża, więc to mi się nie podoba, chociaż noc ma też te plusy, że czasem widać właśnie... Co się stało, pytasz? God knows. I'm no local myself. I just ended up here by chance. All I know is that the monster started coming. No właśnie, i czasem widać w nocy pewne przedmioty, jak chociażby grzyby, czy jakieś anomalie, których normalnie za dnia nie widać, żebyśmy nie byli w stanie ich odkryć. Okej, wszystko, no tak, to, że co tu się stało, to dobre pytanie. No i jak już tu siedział, to później potwory przyszły. Czyli to, co słyszeliśmy wcześniej, no to kwarantanna, wybudowali barykadę, no i... Nie za bardzo chyba to wszystko wyszło z tego, co widzimy. No właśnie, no, czyli on również nie za bardzo tak widział, że to pomogło, no i ludzie albo zaczęli uciekać, albo przemienili się w te kreatury, tak, bestie. To dziwne, to straszne. No dobra, pogadaliśmy z nim, coś jeszcze... On top of that, there was electricity before. At least I had a little light here. But it looks like the substation has been knocked out. You should check out how and why. Czyli tak, wcześniej tu był prąd i niedaleko powinna być jakaś podstacja, która wysiadła. Być może jak tam zobaczymy, co się będzie działo, no to odpalimy jeszcze prąd. No i mamy nowe zadanie, sprawdzić tam podstację. No dobra. A czemu nie podzielisz się generatorem? Do tych czerwonych domków, no nie wiem, mamy noc, nie chciałbym się za bardzo tam wybierać, chociaż z drugiej strony najemy się, jeszcze korzenia zjemy, tak. A za dużo ten korzeń nie daje, może trzeba było go sobie upiec. Zobaczymy, co w takim domku, to słychać, no szczególnie... Aha.
Dobra, to sprawdziliśmy. To tak jak wspomniałem, mamy tu do czynienia z horrorem, ale to jest naprawdę nic w stosunku do tego, co nas może tu spotkać. Podobno w nocy nie jest za bezpiecznie się tu kręcić, chociaż mam nadzieję, że pierwsza noc nie jest znowu jakaś wyjątkowo przerażająca, ale warto się nauczyć jednak schodzić na noc do siebie, do domu. No właśnie, może trochę pogotujemy sobie w międzyczasie. No to co? Dziękuję za te dźwięki, bardzo pozytywnie nas nastawiające nas do życia w tym miejscu. Okej, wrzucimy sobie wszystko do gotowania. No, co dziwne, możemy wrzucić kilka rzeczy na raz, ale nie możemy tej samej rzeczy wrzucić parę razy, czyli na przykład dwóch sztuk. No cóż, oszczep może się przyda, zobaczymy. Pewno jesteśmy tu bezpieczni? Mam nadzieję, że tak. Znaczy, że te dźwięki nie są pocieszające. No, niestety w tej chwili jeszcze nie możemy położyć się do łóżka. Okej, jeden oszczep może sobie też przygotujemy. Zobaczymy, jak to działa. O, właśnie, nie możemy. Przyznam się, że nawet nie chcę specjalnie wychodzić na zewnątrz, sprawdzać, o co tam chodzi, co się tam dzieje. O! No i właśnie, czasem możemy usłyszeć też takie dziwne dźwięki, jak odgłos tutaj jakiegoś statku, czy innym razem jakieś strzały, czyli widać, że coś się dzieje, no ale z tym dzianiem się to różnie bywa. Dobra, jeszcze jeden oszczep, może zostawimy sobie na później. Zobaczymy za to, jak to jedzenie. Mogłem zrobić jakieś porównanie, ale tak wcześniej korzenie dawało nam 3 sztuki głodu, 3 punktów uzupełniało, teraz mamy 6 punktów. Tutaj. Chyba na szlach kurczak można powiedzieć drób. No to 55 głodu, morale podnosi zdrowie. Królik chyba, czy zając królik najlepszy. No i szczur to wiadomo, że specjalnie tu bajerów nie ma. 25, myślę, że sobie zjemy drób. Zdrowo, miło, przyjemnie, fajnie. Więc już. I żyjemy. I to najważniejsze. Która jest godzina? 12. Czyli jeszcze trochę nam brakuje do dnia. No, w sumie, jak to mówią, raz się żyje, chyba wybierzemy się na taką nocną przechadzkę. Jeszcze pokażę te plany, które możemy zdobyć. O właśnie, zdobyliśmy jedną część, jeżeli chodzi o wędkę. No, wędkę fajnie byłoby mieć, bo tak widzieliśmy, woda jest stosunkowo niedaleko nas. Można by było coś złowić, upiec rybkę i też na pewno by to pozytywnie na nas wpłynęło. Różne tutaj rzeczy. Za wiele tych rzeczy, które potrzebują w planów, to nie ma, ale ogólnie do kraftowania, tak widać, trochę tego będzie. Strzelba, amunicja do strzelby, różne tu, o właśnie, łuki, kije, no łuk też by się przydał. To chyba taki standard w survivalach, że pokonać naszych przeciwników po cichu, no to jest całkiem fajna sprawa. Proch, tak, czy tak, tego typu rzeczy, czy bardziej amunicja, czy ołów do shotguna, a to inne tego typu rzeczy, to będziemy mogli to znaleźć później. Z tego co wiem, to i tak nie znamy jeszcze wszystkich receptur. Je też będziemy mogli poznać niebawem nieco dokładniej, ale o tym może jak wrócimy z naszej nocnej wyprawy, o ile wrócimy w jednym kawałku. Mamy trochę życia. Się nie wiem, może lepiej z pistoletem by było chodzić, ale znowu tej broni, tej amunicji, ile tutaj mamy? 11 sztuk, nie, cartridge, to chyba to było to, tak, to. Wydaje mi się, że amunicja mogła być inaczej oznaczona, ale niech będzie. Dobra, 5-10. W sumie też tych obrażeń nie robi jakichś gigantycznych. Siema. Kolejny czerwony. Oho. Tablica ogłoszeń z zadaniami. Tu tych nie ma. Czasem spotkamy też właśnie takie widoki, które chyba nam pokazują jakieś wspomnienia dotyczące tego, co tu się wydarzyło wcześniej, tak. Zrozumiałem. Tam kogoś. Przysiągłbym, że widziałem przez moment. Dniu przebywaj. Tu niestety nie ma tak dobrze, żeby się okazało, że nagle noc jest krótsza o to niż dzień, czy coś ten deseń. No jak widać, w tych domach potrafią kryć się fajne rzeczy, a czasem i różne anomalia. Tylko wydaje mi się, że zbliżamy się do punktu, gdzie mieliśmy się znaleźć. No i ta anomalia, różnie z nimi bywa. Czasem można im zaufać. I teraz nie mam pojęcia, czy jesteśmy tu bezpieczni, ale zaryzykujmy, zobaczmy, co tu się będzie działo.
Czasem można im zaufać, bo są one w stanie nam podnieść statystyki, a czasem są w stanie one nas... Oho, co to? Załatwić, ale wygląda na to, że po prostu tu jest jakaś rzecz, do której powinniśmy uzyskać dostęp nieco później, dlatego gra nie chce nas jeszcze tam dopuścić przy użyciu tych tam bajerów. No dobra. Mam nadzieję, że jeżeli coś się będzie działo niedobrego, to będziemy w stanie to na czas zauważyć. I mamy tu trochę rzeczy do zebrania. Łóżko standardowo życia. Zobaczmy jeszcze tak. Młot. No, chyba lepsze obrażenia zadaje, więc możemy ze sobą go wziąć. Tym bardziej, że chyba mamy dwa. I raczej gwoździ do wbijania tutaj nie będzie też. No to kto chętny pod młotek? Jak rozumiem, stacja jest tutaj. No i przetrwaliśmy. Tak, pierwszy dzień za nami. Stworzone 10 przedmiotów, no tutaj takie podsumowanie. Zebraliśmy też punkty, które możemy wydać. 2115 punktów, no i to na różne bonusy. Czy też załóżmy szybsze kraftowanie przedmiotów, wytwarzanie przedmiotów, czy więcej zdrowia, więcej życia. No niestety nie możemy zwiększyć pojemności naszego żołądka. Tak dobrze nie ma, ale chętnie bym odpalił coś, tylko przemyślę, jakie opcje można by było tu nam rzucić. Okej, myślę, że standardowo zdrowie na pewno, zarówno w postaci, tak, tu chyba pasek życia jest, nie, tu obrażenia mniejsze dostajemy, tutaj możemy nasz pasek życia wydłużyć, możemy też, no to raczej ta psychika będzie się dobrze trzymać, nie wiem jak z wirusem to będzie wyglądało, dowiemy się pewnie niebawem, fajnie by było dorzucić, tu jest chyba, o właśnie, obrażenia zadawane przez naszą broń taką ręczną, czy też jakość wytwarzanych przedmiotów o 5%, chociaż jakość nam aż tak bardzo się nie przyda, jeszcze tak myślę, o właśnie, ciężar tak, żeby trochę więcej załadować w naszym plecaku rzeczy, więc wrzucimy to i to. No i może coś jeszcze na szybko. Uciekanie, tak, czy ta ucieczka nam potrzebna? No nie do końca jestem pewien. Może zostawimy sobie punkty po prostu na następny dzień, o tak. A nie mówicie noce, no i myślę, że chyba tak od dnia do dnia moglibyśmy w tych odcinkach się spotykać, więc dzień pierwszy za nami. Przed nami no, kolejna historia z tego, co to widać w niedalekiej odległości. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej! No i takie miłe zakończenie na koniec, żeby nie było, że mało horroru mieliśmy. Raz jeszcze trzymajcie się, hej, hej, hej!